Prawdziwą muzyczną ucztą mogli cieszyć się ci wszyscy, którzy 24 lutego w Kozienicach uczestniczyli w koncercie Old Breakout zatytułowanym Tribute to Nalepa and Kubasińska. To muzyczna inicjatywa członków oryginalnego składu Breakout założonego przez Tadeusza Nalepę, legendę polskiej sceny blues-rockowej z lat 70. Zanim muzycy wyszli na scenę, zgromadzonych w sali koncertowo-kinowej CKA powitała dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Podkreśliła, że to spotkanie z artystami z legendarnej grupy, która miała ogromny wpływ na rozwój polskiej muzyki. Nawiązała także do bieżących wydarzeń na Ukrainie, wyrażając poprzez koncert solidarność z tym krajem. Tego wieczoru przed publicznością wystąpili Tadeusz Czciński, mistrz harmonijki ustnej i współtwórca bluesowych Breakoutów, gitarzysta Maciej Kubicki oraz doskonali polscy bluesmeni, wokalista i gitarzysta Marcin Kołdra, gitarzysta Sławek Burakowski oraz perkusista Łukasz Biliński. Old Breakout to jest jakby odejście od nazwy czystej Breakout ze względu na Tadeusza i Mirę, bo ich nie ma, więc założyliśmy ten przedrostek. Zebraliśmy się kolegów kilku, którzy grali w Breakoutie, co prawda niektórzy się już przenieśli, niestety tam tylko zostałem ja z Maćkiem. No przygotowaliśmy to, co najfajniejsze z płyt Tadeusza. Czyli poza breakoutowskimi utworami jeszcze też przy okazji zagramy utwory z jego płyty tej już po breakoutowskiej, 2 lub 3 numery, ale generalnie staramy się te najfajniejsze rzeczy wybrać i gramy to po staremu, tak stylowo, bo w tej chwili młodzi grają też bardzo dużo kapel takich coverowych, gra breakout, ale oni to aranżują inaczej i mają prawo do tego, oni mają inną estetykę już trochę od nas, a my staramy się to grać tak jak graliśmy wtedy 50 lat temu. Wraz z muzykami tego wieczoru zaśpiewała gościnnie Patrycja Wołos, solistka z młodzieżowej estrady piosenki KDK, która wykonała utwór Miry Kubasińskiej Na drugim brzegu tęczy. Jak przychodzi dziewczyna, która chce śpiewać te Miry numery, to my bijemy brawo i chętnie akompaniujemy. A jeszcze jak dobrze śpiewa, no to już jest super, a dobrze śpiewa. Cieszę się, bo to jest takie wyróżnienie dla mnie, tak? Jest nas tutaj tylu podopiecznych Kozienickiego Domu Kultury, a ja jako jedyna zostałam wybrana, żeby właśnie zaśpiewać z Old Breakoutami. Dlatego cieszę się jednak, że ten stres jest bardzo duży, bo to jednak ich piosenka. Gdyby było coś innego, jakiś inny repertuar, to tam myślę, że oczko bym przymknęła. A to jednak jest świadomość tego, że śpiewam piosenkę ludzi, którzy stoją ze mną na scenie, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Publiczność wysłuchała największych przebojów zespołu Breakout i Tadeusza Nalepy, między innymi Kiedy byłem małym chłopcem, Poszłabym za tobą, Gdybyś kochał hej czy Daję ci próg. Innym kozienickim akcentem koncertu był występ pionkowsko-kozienickiej grupy Power and Blues, która tego wieczoru wystąpiła przed gośćmi jako support. Zespół tworzą Dariusz Szewc, gitara i wokal, Zbigniew Gizicki, gitara basowa, Zbigniew Trzeciak, perkusja, Jan Szumski, klawisze oraz gitarzysta i wokalista Marek Dietrych, założyciel zespołu. Przed koncertem zapytaliśmy muzyka, jakie emocje towarzyszą grupie. Dosyć spore, bo przede wszystkim pan Czciński, który grał na tych kultowych, bluesowych płytach ze Tadeuszem Nalepem świętej pamięci, to jest znakomita postać. Po prostu jest to facet, który no jest jak gdyby odniesieniem dla muzyków bluesowych polskich przede wszystkim. Duża satysfakcja, naprawdę duża satysfakcja. Sprawiło nam to sporo przyjemności. Poza tym no, samo poznanie tuzów muzyki bluesowej no, jest dużym, że tak powiem, dla nas przeżyciem. Pierwsze utwory, które żeśmy grali, to były właśnie zespołu Breakout z pierwszej bluesowej płyty Blues. Grupa wykonała łącznie 5 utworów, w tym 3 swoje i 2 Breakoutu.
Za wieczór pełen muzycznych wrażeń kozienicka publiczność podziękowała wszystkim artystom gromkimi brawami.